Cześć, ja jestem Teddy i witam was ponownie w świecie Guild Wars 2. Tym razem kontynuujemy Living Story z racji tego, że... Living World właściwie, z racji tego, że akurat ostatnio wyszła nowa część tejże właśnie części Guild Wars 2, więc no pomyślałem, że może dobrze by było w końcu jednak ją przejść. Chciałem ją przejść na moim Guardianie, no niestety nie udało się go wylevelować, znaczy wylewać. Nie udało mi się zrobić tej historii jego wystarczająco szybko, bo okazało się, że jest jej, szczerze mówiąc, trochę więcej niż się spodziewałem. W każdym razie mamy tutaj udać się do pana Forgemastera, aby porozmawiać o naszym ostatnim z osiągnięciu jakimś. I no, chciałem wam też przypomnieć przy okazji, że pojawił się właśnie nowy epizod Living World w Guild Wars 2 i przy okazji też nowy mount, więc jeśli jesteście zainteresowani zdobyciem mounta w postaci smoka takiego, o którym mówiłem w jednym z wideo poprzedzających ten właśnie wydanie tego patcha, no to oczywiście serdecznie zapraszam was z powrotem do gry. A tymczasem zobaczmy, co Forge Master ma nam do powiedzenia. O, no to żeśmy się narobili, kurczę, no. Dobrze. I też przy okazji właśnie chciałem... Nie wiem w ogóle, co to mi niby dało. Chciałem wam powiedzieć, że na przykład wiem, że wiele osób mówi, że właśnie ta historia w Guild Wars 2 jest dosyć ciekawa i tak dalej. Się podniecają tym, że wyszedł nowy Living World, ale szczerze wam powiem, że ja nigdy w Guild Wars 2 za bardzo nie grałem, dlatego, że jest dobra historia. Guild Wars 1 tak, to Guild Wars 1 było dla mnie grą, w którą grałem specjalnie praktycznie dla historii, tylko i wyłącznie. Nie mogę się ruszyć. No dobra, już. A natomiast właśnie w Guild Wars 2 to słabo naprawdę według mnie ta historia zwykle wyglądała i żadna z tych postaci, które tutaj były, jakoś specjalnie mnie nie wkręciły. Awakened, okej. I tak naprawdę no to w ogóle nie potrafię się wczuć w tą moją postać. Już nie ze względu, że to jest kobieta, tylko nie podoba mi się to, że postać naszej głównego bohatera jest właśnie tak strasznie gloryfikowana, że praktycznie, no, co tu mamy do zagadania, możemy? Food stand. Wiem, że możemy sobie wziąć co do jedzenia. Dobra. Requisition? Okej. Okay. Nie wiem za bardzo, co zrobiłem. Okej, okay, dobra. Czyli to pomaga nam, bo za każde zabicie dostaję barierę teraz, jakąś taką pewnie absorbującą obrażenia. Okej. Between the fleet's cannons and Canuck dropping a mountain on him, Krauk should already be hurting when he shows. Oreen will keep him busy while I trigger the resonance crystals starting here. That should stun him and buy me time to get to the second crystal, where we hit him again. Bram's team holds the third until I can get there and we trigger the final blast. Okay, I think we're actually ready. No to rozumiem, że będziemy teraz... We'd all love to have more time to prepare for this. We don't have that luxury. But the truth is, we don't need it. Kralkatorik seems invincible, but he himself had a vision, a prophecy, of a world without him. We have everything we need. He's hurting, half out of his mind. We're going to lure him right where we want him. And then we're going to make his vision a reality. Glint believed in us. I believe in you. Together, we're going to save the world and kill the crystal dragon. To your posts. No i widzicie, no z jednej strony niby wszystko fajnie, bo historia na przykład teraz się rozkręca, będziemy zabijać smoka, blach, blach, blach. Bardzo mnie to cieszy wszystko.
forget it. It has been my honor. Kaith and Aureen await you in the auditorium. No dobrze. Co my tu mamy? Znowu jakieś... Czy ja potrzebuję te achievementy teraz robić? Dobra, tam będę się przejmował. Nie będę teraz robił żadnych achievementów, bo nawet nie wiem, na czym one polegają. Może później jakoś tam znajdę wolne chwile, to porobię te misje na hard modzie. Zwłaszcza, że na moim elementaliście jakoś zbyt pewnie w hard modach to się nie czuję w tej grze. No i tak jak mówię, że właśnie niby to wszystko ładnie, pięknie wygląda i tak dalej. I fajna jest ta misja, że zabijemy kurczę smokale. Nie wiem, jakaś ta przemowa tego komendara w ogóle to mnie nie przemawia, no. Nie przemawia mnie do mnie ta przemowa. A lot's hanging on this. It's a heavy weight to carry. But you and I are carrying it together. Scion and champion, right? Możeśmy się dogadali? No dobrze. To zaczynamy. Przygotuj się na przybycie, kurcze, Kralkatorika. No, powodzenia, ja się na pewno bardzo potrafię przygotować na przybycie smoka wielkości kontynentu. O! I co ja mam zrobić? Aha, dobra, znowu mam coś tam. Jakiś kryształ charge'ować. Który nie wiem gdzie jest. A tutaj, dobra. Jesus. Pięknie, komander, kurczę, spadł! Co tu dużo gadać. A masz! Nie wiem, co ci robię za bardzo, ale mam nadzieję... Wow! I co, ja mam coś tutaj atakować? Jaj, co sobie robicie? Dobra, nie wiem, czy ja w ogóle coś mu robię? A, dobra. Mam w niego strzelać tymi włóczniami. Może się, kurczę... Niedobry skill do leczenia sobie wybrałem. Dobra, no właśnie tak podejrzewałem, że tak to się skończy, bo... Olera, no nie to wziąłem, co powinienem wziąć, bo wziąłem sygnet, który... Ty, mistrzu, no może byś mi, kurczę, pomógł, co? A nie tutaj se biegasz i nie wiem, co ty robisz w ogóle, ziomek. Jak zwykle NPC bardzo, bardzo przydatne są, jak zawsze. Mam jeszcze jakieś włócznie? Mam, dobra. No masz! No masz, trzymaj włócznie i udław się nią. Dokładnie. Przegrasz, bo ci wbije tą włócznię w bardzo charakterystyczne miejsce. Nie no, serio, tak będę cały czas stał tutaj i będę walił tymi włóczniami? To myślałem, znaczy szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś trochę ciekawszego. I co, ja zabiłem, czy nie? Tak? Wow, będę latał? Wow.
Lecę i to w dodatku tyłem jeszcze. Serio? To ja zrobiłem? Spory ten gościu, szczerze mówiąc, jest. To mi się akurat bardzo podoba wygląd tego Klokatorika. Myślę, że naprawdę fajnie zrobili. Gdzie jest ta Wyvern? Okej. Cholera rzeczy, ja w ogóle pamiętam, jak się tym gra. To jest dobre pytanie. Co ja nie wiem za bardzo, kogo oni tam zobaczyli, ale na razie nie mam się co tym martwić, bo wolałbym przeżyć najpierw. Dobra. Mam podnieść to Branded Shardy, czy coś? Nie wiem, no. Dości, powiedzcie mi, co ja mam zrobić, no. Mam zabijać przeciwników, tak? W okolicy tutaj, jak rozumiem. Dobra. No i pięknie. Dobra. Ty to... A, bo to jest ktoś... Co to jest? Jesus. Dobra. Jak rozumiem, tu wszystkich na razie zabiłem, to lecę dalej. Ach, kurczę. Z przyzwyczajenia klikam teraz czwórkę. A to jest ten skill, o który mi chodzi na Guardianie, a nie na Elementaliście. No dobrze. Wow, któryś tutaj już prawie naładowałem. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale... Ale prawie to zrobiłem. Dobra. Tutaj jeszcze trzeba pójść i przytulić te potworki. Dobra. To jest kryształ 2, tak? Tak. Dobra. Co ja tu robię? A to też ładuje? Serio? Czy mi się zdawało? Nie, to też ładuje, o kurczę. To ja nie wiedziałem, tak to bym zbierał wszystkie te pieroństwa, no. Dobra. Ten jest naładowany, z tego co rozumiem. No i teraz ty pozostajesz. No ten się nie na... Czy mi się zdaje, czy się nie nadał od tego kryształka. No i co, jeszcze coś? Och. Dobra, już ile? Jeden albo dwa takie i będzie chyba naładowane, co? Jest! Dobra. No to rozumiem, że mam wrócić i użyć tego tam kryształka dużego, co tam na górze jest. To teraz oczywiście nie mogę już używać mountów, bo tak. No to troszkę trzeba pobiegać. O, jest, dobra. Dobra. No i jesteśmy. I... Bam! Boże, w mordę prawie spadłem na niego. A masz! Masz wykałaczkę, ci wbije. A masz! Nie przeżyjesz tej wykałaczki.
Skończyły mi się wykałaczki. No i co teraz? Halo? Gdzieś tu? No kurczę, tam to były tak blisko, a tutaj to co ty działane są? Tam muszę iść aż? Serio tam? Po drugiej stronie? Tu nie ma żadnej? Wow, serio. A tam są, dobra. Widzę. Dobra. Mam. A masz. Mam nadzieję, że to ci robi krzywdę. Jestem potężnym komanderem, który rzuca włócznie. Ej. Nie no, wolałbym szczerze mówiąc, gdyby to była walka taka bardziej typowo Guild Warsowa, że nie wiem, są jakieś uniki, jakieś tam tego typu rzeczy, bo jak tak po prostu stoję sobie i rzucam jakieś coś, no to mnie to tak szczerze mówiąc za bardzo nie rusza. A masz! O Boże, jeszcze jeden kryształ nolitości. Dobra. Tym razem przynajmniej ustawiłem się specjalnie, żeby lecieć przodem. A nie jak jakiś niedorozwój tyłem, kurczę, no. No, dajemy, dajemy. Kurczę, ale wielki on jest, co? Cholera, ten łeb ma taki. Wow! Dobra. Jesteśmy. Wow! To nie był dobry pomysł. Okej, okay. Myślałem, że mamy iść z nimi walczyć czy coś, ale to chyba niekoniecznie. Wow, ej, zaraz, pokonaliśmy ich, serio? Dobra, ale oni tak tutaj walną ten kryształ na cały korytarz. Nieładnie robić taki bałagan, mój drogi Kralkatoriku, wiesz? Nieładnie. Wow. Tędy też nie? Czy tutaj będzie można... Okej. Okay. Ja nie jestem cały czas taki przekonany, że zabicie Kralkatorika to byłby dobry pomysł, szczerze mówiąc. Co się stało? Coś mnie tak dziwnie jakby. Ja bym ba... Au! O, dobrze, że rozwalił te drzwi, bo właśnie chciałem przez nie przejść. A, nie rozwalił... Zaraz. Rozwalił je w taki sposób, że da się przejść, czy nie? Chyba tak. No to dobrze. Kralkatorik myśli o nas. Mam nadzieję, że to już ostatni raz, bo już... Już mam nadzieję, że więcej mi tych wykałaczek rzucać nie każą. No nie, no oczywiście tam żartuję, to jest totalny sarkazm z mojej strony. Ale... No sami widzicie, że to nie jest najciekawszy, kurczę... Najciekawsze rozwiązanie walki, jakie widziałem w Guild Warsie. A to mnie coś bije? A mnie bije, kurczę. No niewątpliwie te buffy się przydają od czasu do czasu. Ja mam rzucać te szardy? Nie mogą one się same wchłonąć czy coś? Dobra, jeden zrobiony. To lecimy dalej. Wezmę jeden stąd, to już przy okazji będę mógł sobie szybko tam ten, wszystko... dodać. No cicho tam, słoniu. I masz. A właśnie, dokładnie tak.
A, znowu myślałem, że to kurczę jest ten przeciwnik, a to był sojusznik. Co? Ejo, bo nie widziałem tego z... tego uderzenia zajtanowatej magii. Saper? Jaki saper? Gdzie jest? To jest saper? A, to jest saper, dobra. Panie saper? Nieładnie, tak? Masz pan aż z włóczni. No. Najwyraźniej włóczni mamy tu dużo, więc... co tam? Dobrze. Podnoś to, to. Dobrze. No dobrze. Co? Jeszcze jeden? Oh my goodness. Byłem przekonany, że już kurczę to ostatnie będzie. A, tu jest jeszcze, no dobra. Macie rację. No, halo. Dobra, nie reaguje na nasze zaczepki, pan Dredge. To trudno. Będziemy musieli jakoś sobie poradzić bez niego. Myślę, że sobie poradzimy. Pan brandowany czar sobie chodzi, spaceruje. I eksploduje kryształkami na wszystkie strony. Dobra. Masz w łeb. I ty też. Pięknie. Coś jeszcze? A, jeszcze tutaj. Dobra. Raz. I jeszcze to powinien być ostatni. Jest! Dobra, pewnie muszę iść charge'ować coś tam, nie? Dobrze, że on nie rozwalił tego jedynego kryształu, dzięki któremu możemy wygrać, bo... wtedy to już by było krucho. Tak podejrzewam. No nie, aż byłem out of combat. Ej. Jestem, przybyłem i pomogę. Tak. A masz! Masz w łeb. I co się stało? On wygląda jakby chciał nas tutaj kompletnie rozwalić na kawałek. Gdzie on jest? Gdzie jest bram? Podejrzewam, że nie mam być tutaj. Au. What the... Jesus! Koniec świata chyba się stał tutaj normalnie. No... serio? Ja nie wiem, co się stało w ogóle. Wszystko się w kryształy zamieniło. Gdzie ja mam iść? No tutaj mam iść. Tutaj. Muszę przyznać, że pod względem już teraz ta walka, teraz jak zaatakował mnie ten smok, no to zrobiła na mnie dużo większe wrażenie. Dokładnie! Walniemy go w oko. Masz... Bożesz mordę! No czemu mi nie działają te... Rzucaj zresztą, no. Podejrzewam, że tutaj to nie będę miał już tych... tych włóczni za dużo. Co? Au! No i kogo ja mam teraz atakować, co? A nie pchaj mnie! No ładnie to tak? Au! No nie wiem, co mam zrobić, no. Finish, Kral Katorik, niby jakim cudem. Dobra, masz w łeb z moich skilli, będzie szybciej niż tymi głupimi włóczniami.
I co, żeśmy go rozwalili? Nie, podejrzewam, że chyba jeszcze nie. Co, gdzieś jeszcze mam pójść? Mam tam zeskoczyć? Chyba tak. Miau. Dość szybko to idzie, szczerze mówiąc, teraz jakoś tak wyko... Au! Ciekawy jestem, czy ogólnie wielkość smoka ma znaczenie, jeśli chodzi o jego moc. Oho! No to, żem się zabił chyba. Tyle by było z tego wszystkiego naszego. Jaka perspektywa, kurczę. Serio? I chcecie powiedzieć mi, że ja to przetrwałem? Okej. Jakim cudem ja żyję, to ja nie mam zielonego pojęcia. Bo jak dla mnie, to powinniśmy chyba przegrać to z Kretesem. Ale to mi się podoba, to mi się podoba. Jeśli przegraliśmy tą walkę w jakiś sposób, to naprawdę według mnie to jest najlepsza rzecz, jaką fabuła Guild Warsa miała do zaoferowania od bardzo długiego czasu. To jest to, że czasami, kurczę, nie zawsze chodzi o wygrywanie. Czasami trzeba przegrać, żeby potem wygrana miała taki lepszy smak. Ktoś jest? A, ktoś tu jest. To nie jest ta taka... Z tym karabinem, czy coś? Halo? No to ja idę dalej. Nie wiem, o czemu ty tu jesteś. Kto? Bram? Tam idzie? Chyba tak. Gdzie jest kto? A, Orin. Coś czuję, że Orin to poszła bye-bye. Keith, your flowers. She
Tak! Dobrze! Nie wiemy, co zrobimy dalej. To mi się podoba, kurczę! Dobra robota, Guild Wars. Dobra robota. Nie wiem, czy to będzie... Pewnie nie będzie to popularna opinia, ale bardzo mi się to podobało. Znaczy, początek był taki trochę dziwny i nie wiem, czy każdemu by się spodobał. Mi się na przykład nie za bardzo podobał i ta walka z oczami, czy tam jakimiś słabymi punktami była taka okej. Ale nie powalała, natomiast jak gdyby ładunek emocjonalny, który niesie ze sobą ten epizod, wydaje mi się, że jest największy od już bardzo długiego czasu. No dobrze, no to żeśmy skompletowali epizod 5. Ja nie wiedziałem, że byłem tak blisko, szczerze mówiąc, gdybym wiedział, że jestem tak blisko, to bym pewnie skończył go już wcześniej, ale... Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście ze mną. Oczywiście będziemy grać w epizod 6 jak najszybciej. Mam nadzieję, że albo dzisiaj, albo jutro uda mi się to nagrać, więc no jutro na pewno to będzie u mnie na kanale, więc serdecznie oczywiście Was zapraszam. I dajcie mi znać oczywiście, co myślicie ogólnie o epizodzie 5. Mi się podobał w większości. Ogólnie podoba mi się Elona, podoba mi się jak gdyby styl tej krainy. Natomiast uważam, że jest w dużym stopniu niewykorzystany ten styl i mam nadzieję, że dużo więcej z tym zrobią w następnych epizodach Living World, z racji tego, że teraz z tego co słyszałem, ArenaNet właściwie ma się skupić na Guild Wars 2 jako głównym takim produkcie, który przynosi dosyć duże sukcesy finansowe, więc mam nadzieję, że zobaczymy dużo więcej update'ów, dużo więcej Living World i ogólnie historii w grze, także... Jeszcze raz dzięki wielkie za bycie ze mną, za obejrzenie. Jeśli Wam się oczywiście podobało, to zostawcie subskrypcję albo lajka. Na pewno będzie dużo więcej Guild Warsa 2, World of Warcraft i wielu innych gier, które mi się podobają. Oczywiście jeśli macie jakieś propozycje, żeby w coś zagrać albo coś spróbować, to dajcie znać w komentarzach. Też chętnie zobaczę, co Wy tam proponujecie mi. No i oczywiście jeszcze raz dzięki wielkie i jak zawsze zobaczymy się w następnym wideo. Bye bye. All right, kick back, relax, and grab yourself a beverage. A hop if you wanna just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like.